A z nami goście, pani Beata Balińska, szefowa projektu. I pani Agata Rybacka, laureatka z firmy Skliwanek. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd wziął się pomysł tego konkursu? No, pomysł wziął się dawno, był przygotowany, czekał na finansowanie i było to po prostu wdrażanie polityki równości szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, takiej ONZ-owskiej polityki. Czyli każda firma może przystąpić do tego konkursu? Naturalnie, zapraszamy. A czy pani była kiedykolwiek pracownicą w firmie, gdzie były właśnie te nierówne podziały, że mężczyźni lepiej zarabiają? Skąd się w ogóle to wzięło? Znaczy, ja mam może szczęście, bo od 16 lat pracuję w Organizacji Narodów Zjednoczonych i tu tego problemu nie ma. Ale generalnie uważa pani, że jest to problem w Polsce? Znaczy, myślę, że w Polsce jest problem ogromny i właśnie projekt Gender Index, w ramach którego realizowaliśmy konkurs. A co to jest Gender Index? Gender Index to jest tytuł konkursu i to jest tytuł wskaźnika, którym oceniamy i liczymy, mierzymy zarządzanie w firmie. No tak, ale to firmy wypełniają ankiety, które państwo przesyłają, tak? No, czyli czy mogą prawdziwie kłamać? To znaczy, mamy nadzieję, że nie kłamią i dajemy każdej firmie taki carte blanche, że ta informacja, która jest przekazywana, jest prawdziwa. To w ogóle nie jest w interesie firmy, żeby firma poddawała nieprawdziwe jakby efekty swojej pracy, bo to się opłaca, żeby to zarządzanie w firmie było skierowane na pracownika, który jest dobrym pracownikiem, zdolnym, i żeby takiego pracownika utrzymać. To zobaczmy, czy pani Agata rzeczywiście w ankiecie napisała prawdę? Tak, oczywiście. A co jest w waszej firmie takiego, że aż została pani laureatką? Nasza firma jest głównie firmą kobiecą, ponieważ zatrudniamy 108 kobiet i tylko 22 mężczyzn. Fajnie! To nie dziwnego, że kobiety mają tam co najmniej równo. Wkładamy bardzo dużo wysiłku, energii w to, żeby kobiety czuły się dobrze w naszej firmie. Jesteśmy też firmą młodą, bo średnia wieku wynosi 31 lat. W związku z tym zjawisko macierzyństwa jest właściwie na porządku dziennym w naszej firmie. Co widać? Staramy się, żeby dziewczyny w ciąży nie były odkładane do żadnej przechowalni, tylko żeby były traktowane na równi ze wszystkimi innymi pracownikami. Mają równy dostęp do szkoleń, przygotowywane są dla nich ścieżki kariery, a także otrzymują awanse w trakcie ciąży. Ale mężczyźni mają takie same prawa? Mają takie same. Ale nie są w ciąży, ale nie drogi Wojtku. Nie, no ja wiem, ale już tak się zaczynam zastanawiać, bo tutaj wyraźnie pani mówi o kobietach. Ale zakładam, że mężczyźni też są jakoś dopieszczeni, tak? No oczywiście, ten dostęp do awansów, do szkoleń, do opieki, którą firma zapewnia swoim pracownikom, jest równy. Taki sam. Taki sam. A proszę powiedzieć, pani powiedziała o tych 108 kobietach i 22 mężczyznach. Czy takie było założenie firmy, że my przyjmujemy kobiety raczej, a nie mężczyzn? Nie, absolutnie nie jest to nasze założenie i zawsze, kiedy szukamy pracowników, formujemy neutralnie takie ogłoszenie, oczywiście. Myślę, że branża trochę wymusza taki właśnie podział tutaj, ponieważ jest to branża głównie językowa, związana z językami obcymi i wśród filologów myślę, że więcej jest. Właśnie, pani ma taki dziwny akcent. Skąd pani, że tak powiem, ten akcent nabyła? Na Lubelszczyźnie. Jest to jak najbardziej polski akcent. Pani Beato, a czym kierujecie się, wybierając laureatów? To znaczy, jest to wskaźnik, jest wskaźnikiem matematycznym, syntetycznym, to jest czyli po prostu policzony. Kto ma więcej punktów, ten dostaje nagrodę w pewnym po prostu, sensie, tak? Tak, bo z tego co pamiętam, jest to macierz zwykła, taki wzór, więc jest analiza każdej ankiety, to są dwie ankiety skierowane do pracownika i do pracodawcy po 30 parę pytań. Czyli pracownik też ocenia swoją firmę, ale tak? Rzeczywiście i dopiero suma tego wszystkiego daje wynik firmy, ale jest on do zweryfikowania, co wydawało nam się najważniejsze. Ale głównie jakie są składniki tej ankiety, tego wzoru? Czyli znaczy, to są tylko pytania, które odnoszą się właśnie do tego wskaźnika, czyli do równych szans, tak? Tak, to jest dostęp do kariery, czy to jest równa płaca za podobną pracę, łączenie obowiązków zawodowych z macierzyńskimi, strategia przeciwdziałania mobbingowi, wykorzystywaniu seksualnemu, czy coś takiego jest w firmie, ochrona pracowników przed zwolnieniami. Także w tych zakresach są pytania i jest tych pytań 30. Po 30 w każdej ankiecie, no i później oceniamy, co powiedział pracodawca, co powiedział pracownik
I albo jest nagroda, albo jej nie ma. A z tego, co widzieliśmy, coraz więcej firm zgłasza się do tego konkursu, tak? I to nas bardzo cieszy. Taki nas podobny... też. Ale tak, ale 130 to mimo wszystko jest bardzo mało w porównaniu z prawie 2 milionami. Polskim, tak, tak, biznesem. Tak. Oczywiście, że tak. Znaczy ten konkurs podobny na przykład w istnieje w Wielkiej Brytanii, jest ranking firm. Raz do roku podawany w prasie i podawane jest, która firma na przykład na rynku brytyjskim jest najlepszym pracodawcą. Do tego będziemy dążyć, bo wtedy po prostu ludzie będą wiedzieli, gdzie powinni pracować. No to bardzo się cieszymy. To czekamy na taki sondaż i u nas. Dziękujemy bardzo, a pani bardzo gratulujemy. Dziękuję. I trzymamy kciuki za dzieciaczka, żeby wszystko było w porządku.